Witam kochani, dzisiaj będę robiła sałatkę makaronową. Mam tutaj makaron rurki ugotowany. Gotowałam dłużej niż na opakowaniu pisze, bo nie lubię, żeby był za twardy. Musi być taki miękkawy, do którego dodałam pod koniec gotowania troszkę mrożonego groszku. Potrzebować będę jedną taką pałeczkę selera, 3 jajka, troszkę cybulki. Tu na tuńczyk jeden tuńczyk, tak? Puszka. Jedna puszka. Puszka. A to są takie relish u nas, takie słodko-kwaśne ogórki. Tu jedną łyżkę. No i sos. No i tu dałam jogurt, majonez i trochę musztardy. Zacznę od pokrojenia tego wszystkiego i włożenia do makaronu. Dodajemy do makaronu. Od razu możemy dodać cebulkę. Przepraszam, łyżka wypadła. Tuńczyka. I te właśnie ogóreczki słodko-kwaśne. No i teraz jeszcze tylko pokroję jajka. Wszystko pokroiłam, ale zanim dobrze wymieszam, dodam pieprz. Na sól to jeszcze poczekamy, bo był solony makaron, tuna jest słona. Na razie pieprz. Dobrze wymieszamy. Wszystko wymieszamy i damy ten nasz sos majonezowy. Ale nie dałam tego ostrego majonezu chrzanowego, ale zawsze można później dodać. Ja dodaję już teraz. Będzie potrzeba więcej, dodamy więcej. Wszystko teraz musimy ładnie robić, żeby mieszać. Wszystko wymieszałam. Myślę, że nie potrzeba więcej majonezu. Jak ktoś lubi taką rzadszą sałatkę, to może sobie dodać. Mi się wydaje, że jest akurat. Teraz spróbuję smaki. Według mnie szczyptę soli, nie za dużo i troszkę jeszcze pieprzu i perfekt, sałatka pyszna. Wymieszamy i włożymy sobie ją do lodówki co najmniej na 30 minut. Tak, jeszcze posypię odrobiną może pietruszki. Troszkę pietruszki. Teraz to ładnie wygląda. No tak, zostawimy na 30 minut. I sałatkę przykrywam. Wkładam do lodówki. Będzie akurat do kolacji z jakiegoś mięska. Na razie kochani, do następnego.